OMG, omg, to jest coś cudownego. Hej, 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 cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla Was specjalnego świątecznego slajma z, uwaga, sztucznym śniegiem. Jestem mega ciekawa, jak to będzie się zachowywało, czy ten śnieg się stopi, czy on rzeczywiście będzie miał fajną fakturę. Jestem mega ciekawa, jak coś takiego będzie oddziaływało ze slajmem. A do tego przyszło do mnie kilka fajnych ozdób świątecznych do slajmów z AliExpress, więc dzisiaj to jest taki malutki test. Też bardzo było dużo próśb, żebym przetestowała slajmy, materiały, nie wiem, cokolwiek, co jest związane ze slajmami i co mogę zamówić AliExpress, więc to zamówiłam. Powoli to do mnie już dochodzi, przychodzi, więc dzisiaj mamy pierwszy taki test. Zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie na mojego Instagrama gdzieś tutaj, bo przez całe święta trwają konkursy, gdzie do wygrania macie naprawdę mega fajne nagrody. I do tego zapraszam Was na mojego TikToka, bo tam też dużo się dzieje, codziennie wstawiam nowego TikToka, więc wbijajcie, bo jest Was tak na razie mało, bo dopiero zaczynam, więc chcę, aby było Was tam jak najwięcej. I subskrybujcie kanał, klikając tutaj przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem, żeby powiększała się nasza cudowna, wspaniała, piękna rodzinka. Więc lecimy w dół i pokazujemy Wam slajma. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Biorę klej. Nie ma co się ociągać, bo dzisiaj mamy dużo pracy z tym slajmem. Zastanawiam się, ile użyć kleju, ale wiecie, naprawdę duża jest ta torebka tego sztucznego śniegu, więc myślę, że możemy się pokusić o naprawdę dużego, dużego slajma. Najwyżej będziemy go długo utwardzać. Lejemy, lejemy, lejemy. Myślę, że już tyle starczy. Może jeszcze tyćkę. Dobra, będzie duży ten slajm. I słuchajcie, zastanawiałam się, jaki dodać kolor, więc może, żeby było świątecznie, dodamy kolor zielony. Kap, kap i jeszcze jedno kap. Zobaczymy, jaki wyjdzie kolor, bo nie za bardzo znam się na tych barwnikach z doktora Edkera. O, jak widzimy, bardzo delikatny kolorek. A ja chcę, żeby to było jednak mocne. Do tego dodamy jeszcze, słuchajcie, pianki do golenia, o ile coś wycisnę z tych moich dwóch opakowań. Do tego też dodamy dzisiaj balsam do ciała, więc to będzie wypasiony slajm na maksa. Na maksa świątecznie i na wypasie. Dobra, spróbuję dodać pianki. Aha. Starczy! Starczy, bardzo Ci dziękuję. Piotrek nam pomógł, jak widzicie. No, jak widzimy, trzeba jeszcze dodać dużo barwnika, dużo barwnika. Jeszcze troszeczkę tego kolorku. Jeszcze troszeczkę, taka pistacja teraz wyszła. No właśnie, dlatego wolę te moje barwniki, które ja zamawiam z Allegro, bo te z doktora Edkera, one są bardzo drogie, a dlatego średnie te kolory, jak widzicie, się mieszają. Myślałam, że będzie bardziej intensywny, bo jednak tak wiecie, po kolei troszeczkę, troszeczkę, bo jednak tam jestem przyzwyczajona do tych moich mocniejszych barwników. Dobra, na tym już skończymy, nie będziemy więcej dodawać. Rękam już boli od tego mieszania, a ja dopiero kolory dodaję. Dodam troszeczkę balsamu. Nie wiem za bardzo, ile powinnam tego balsamu dodać, więc dodałam takie trzy pompeczki, jeśli mogę tak to nazwać. Pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach. Kupiłam ten balsam na któreś święta i tak mi się kojarzy właśnie z taką zimą, więc idealnie się składa. Dlatego już widzę, że jest taki troszeczkę błyszczący, lejący się bardziej. Fajnie to wygląda. W takim razie teraz robimy ten test, słuchajcie. Dodamy sztuczny śnieg. Jakby co, to jest sztuczny śnieg z Pepco, za który dałam aż 5 zł, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Więc uwaga, chwila prawdy. Nic się nie pali, nic nie płonie, nic nie dymi, więc chyba będzie dobrze. Wymieszajmy to. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Omg, cudowne. Jak takie, jak skruszony lód. Omg, ale to jest świetne. Wygląda jak takie lody teraz. O, słuchajcie, ja już dotykam tą szpachelką tego. Ja już wiem, jaki to będzie w dotyku. To będzie cudowne. Ja odkryłam jakąś nową modę chyba teraz na slajmy. Slajmy ze sztucznym śniegiem, słuchajcie. Bo jeszcze o sztucznym śniegu, żeby ktoś dodawał, to nie słyszałam. A jak coś, to mnie oświeci się w komentarzach. Jeszcze trzeba dodać, jeszcze. Ja, słuchajcie, wysypałam połowę opakowania.
Cudowne, cudowne. Ja się tak jaram, że omegy. Polecam wam, słuchajcie, biegnijcie do Pepco, bo tam pewnie najtaniej dostaniecie właśnie tego typu sztuczny śnieg. Jakby już go przetestowałam, raczej jeszcze testuję. Boże, jak ja się tym jaram, to jest po prostu hit. I chyba jeszcze dodam troszeczkę, odrobinkę. To jest coś cudownego. Ja to spróbuję teraz, słuchajcie, aktywować. Zobaczymy, czy się da. Leję aktywator. Dobra. Dodam też troszeczkę sody oczyszczonej. Dobra, myślę, że na taką ilość wystarczy. Mieszamy. Nie, no zobaczcie, działa. Ale takie nitki się robią. Może ten śnieg się serio topi. Dobra, dodam jeszcze aktywatora. Ja myślę, że powinnam to ugniatać w ogóle rękami. Bo ten śnieg sprawia, że ten slam jest taki bardzo puszysty i mi jest ciężko w ogóle tą szpachelką to ugniatać. Więc wiecie co, ja już posłużę się swoją łapką. Odłożymy to na bok. OMG! OMG! To jest coś cudownego. Jeszcze takiego slajma w rękach to nie miałam i pewnie wy też nie mieliście, bo to jest zupełnie coś innego. Najśmieszniejsze jest to, że on już odchodzi od ścianek, zobaczcie, ale on jest jeszcze bardzo taki lepiący się, więc ja jeszcze go tutaj pougniatam w misce z płynem. Słuchajcie, jakbym serio miała śnieg, który się nie roztapia w slajmie. To jest coś cudownego. Jeszcze troszeczkę dodam, bo jeszcze troszeczkę się lepi. Wow, po prostu wow. On w ogóle, zobaczcie jak on wygląda, on ma taką śmieszną fakturę. I to wszystko jest tak super odczuwalne w rękach, że mi aż brakuje słów, żeby opisać to, jaki jest ten slime. Magia. Piotr, jak chcesz dotknąć, proszę cię, dotknij. No właśnie mówię, że to jest super! O ja! Zupełnie coś innego. No, jest super. Jest. Z czym mi się kojarzy to? No. Jak byłem mały, to danonki się zamrażało. Tak. I one jak zamrożone były, to były takie właśnie takie no. Z takim jakby szronem. Tak, w środku. Tak. Tak, właśnie mi się to z tym kojarzy. To jest taki szron. Super. Dobra, słuchajcie, w takim razie pokażę wam teraz ozdoby, które doszły do mnie z AliExpress. A więc jakby zamówiłam te dwie rzeczy od innego sprzedawcy i to są takie, słuchajcie, to jest konfetti w kształcie serduszek takich holograficznych. Przepięknie wyglądają, nie wiem jak wy to widzicie w kamerze, ale dla mnie to jest po prostu bomba i jakiś totalny hit. Te serduszka kosztowały 7 zł i 40 groszy. Ja to kupiłam w ramach tych promocji wielkich na AliExpress, więc może teraz być to troszeczkę droższe. Oczywiście zostawię wam link do tych serduszek w opisie. Przepiękne są. Ja chcę jakby dzisiaj wykorzystać te dekoracje do ozdoby slajma do zdjęcia, żebyście mieli na miniaturkę i żeby to ładnie tak świątecznie wyglądało, więc zobaczcie, pięknie wygląda i będzie super wyglądało z tym pistacjowym slajmem, to trzeba przyznać. Odsypuję z powrotem. I teraz wam pokażę taki zestawik oto różnych elementów takich dekoracyjnych do slajma z też AliExpress. Są lizaczki, to tak poustawiam wam, żebyście mogli wszystko dokładnie zobaczyć. Ten zestaw kosztował mnie 20 zł, więc to było dość już, jak widzicie, droższe. Więc takie coś są makaroniki. Ładnie są zrobione te rzeczy. To trzeba przyznać, że z naprawdę fajną precyzją. I są jeszcze takie jakby żelki, kręciołki. Jeszcze są takie cukiereczki, ewentualnie owocki. I taki zestawik za 20 zł. Myślę, że to jest naprawdę dobra cena. Więc dzisiaj jakoś udekorujemy tego mojego cudownego slajma pistacjowego. Więc odłożę to teraz na bok. Dlatego też może wykorzystamy jeszcze śnieg do ozdoby. Postaram się zrobić teraz najpiękniejszą dekorację slajma ever. Mam nadzieję, że mi się uda. I że to będzie naprawdę piękna kubka. A może nawet tak tutaj to zakończę. Więc teraz uwaga, teraz będzie się działo. Posypiemy to też troszkę śniegiem. Teraz odrobina tych serduszek, oj, ale nie aż tyle. Boże, ja słuchajcie, wstanę i w ogóle ustawię się z perspektywy Piotrka, żebyście wy to jak najlepiej widzieli też. Kupo.
kupo. Słuchajcie, jednak kubka troszkę się rozwaliła, więc mamy jeszcze jedno podejście. O, taką. Szybko serduszka i na górę tak. Jeden lizaczek, drugi lizaczek, cukierasy i cukierasy. Okej, słuchajcie, naprawdę jestem pod mega wrażeniem tego slajma. Sztuczny śnieg jest cudowny i musicie go przetestować, to już mówię chyba 10 raz na tym filmie, ale serio, Piotrek miał jedno wielkie wow, ja miałam jedno wielkie wow i chcę, żebyście wy też mieli jedno wielkie wow, to jest przecudowne. Jak trochę mi już się znajdziła faktura normalnych slajmów, to to jest zupełnie jakiś święty nowy graal. To jest taki prezent ode mnie na święta, żebyście spróbowali sobie śniegowego slajma. Śniegowy slime, to będzie ta nazwa, śniegowy slime. Więc łapkujcie w górę, jeśli Wam się podoba, no bo odkryliśmy coś nowego, a przynajmniej mam taką nadzieję, że coś wymyśliłam autorskiego. Subskrybujcie kanał, jeśli jesteście tutaj nowi, bo to oczywiście, wiecie, tworzymy dalej naszą wspaniałą wielką rodzinkę, a im więcej Was będzie, tym więcej slime'ów będzie na kanale. No i w sumie to tyle, tak więc piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało, co byście jeszcze tutaj poprawili, co byście zmienili, jakiegoś slime'a byście ze śniegiem zrobili. I widzimy się już w kolejnych odcinkach, do zobaczenia i pa, pa!